No, świat widziany oczami Chińczyka. Op. No, mówet Horus. Ciężkie. No, good. No, dobra, wystarczy. Wystarczy. Jesteśmy na zapleczu szkoły. Tutaj jest trochę takie pokazane, chcę właśnie pokazać, jak Chińczycy, jak świat wygląda ze strony, od strony Chin. To jest tył szkoły, tutaj śpią, tam jest jeszcze ten, to jest duży budynek tej szkoły, dzieciaki tam grają, na WF mają, zdaje się. Tak. It's enough! A tutaj oni, dzieciaki, śpią. Nawet jeśli w czasie dnia, to mają 2 godziny. Właśnie to, co miałem wam pokazać. Świat o drugiej strony. To jest taka mapa wyrzeźbiona w cemencie. Nawet to zrobili dość fajnie, ale widzicie, od drugiej strony. Europa tam jest gdzieś daleko. Tu jest Azja, a tu jest Ameryka. Ameryki, obie. Dobra, jedziemy trochę na Chiny. Zbliżymy trochę Chiny. A później zobaczymy. Dobra, jedziemy bliżej do Chin. Aha, jesteśmy tu. No, Tajwan widzę. Filipiny. Okej, to już jest coś tu. A zobaczcie, jak daleko jest Europa. Tam jakiś muł leży. Tam macie, widzę, but włoski. Skandynawy widać. No zobaczymy, skierujemy na Polskę. No, tu z daleka Polska, okej. Widać. Teraz mapa Chin. Himalajas. Tu jest półwysep indonezyjski. A tu mamy brudne jezioro. Tu jest Hongkong. Brudne. Woda stoi. Zobaczymy, jak zrobili Himalaje. Jeszcze prowincji Guangdong zrobimy. Trochę tak skrzywo. Gdzieś tu jest koło tych Jiamen, koło tej rzeczki tam gdzieś leży. Tu jest Guangdong, jest tam trochę dalej. Tam, gdzie brudna jest taka dolinka, to jest tam brudna dolinka. To jest tam, gdzie właśnie tam jest, tu gdzieś w okolicy leży Heshan, tu właśnie mieszkamy. Jest także Układ Słoneczny, która to jest Ziemia. O, pokazane tam trochę rzeźb gór. To chyba jakieś tam góry się nazywają. Tutaj jakieś inne góry. Dla dzieci pokazywa. Tu też jest może jakaś tam prowincja. Zdaje się, jakaś tam prowincja. Tu też ładnie to wygląda. Zielone góry. Nie wiem, co za prowincja, chciałbym poszukać w mapach. Aha, przekrój wulkanu. To jest coś fajnego.
Tu już jest Białe Góry. To himalajskie, wysokie. Śnieg. To jest McPipi. Tu jakieś inne górki. Przekrój, jak to wygląda. Kawał ziemi. A tu następny przekrój ziemi. A tu jest też wulkan. Pokazane, jak wygląda. Co? Wanna see? Okej. Okay. Ostatnia górka. Nie wiem, jak to jest. Ktoś, kto umie czytać po chińsku, niech czyta. Co to za prowincja? I to byłoby wszystko na dzisiaj.